Witajcie w czwartej części samouczka programu FMOD. Dziś skończymy pracować nad naszym morskim ambientem. Zaczniemy od dodania faderów do reszty modułów. Ponazywajmy też odpowiednio nasze ślady. I jeśli naprawdę chcemy bawić się w detale, możemy również pozmieniać kolory zarówno modułów, jak i śladów. By to zrobić, wystarczy kliknąć na ślad lub moduł i zaznaczyć set color. Stąd wystarczy już tylko zaznaczyć, jaki kolor chcemy użyć. Kolejnym aspektem jest dodanie zapętlenia poszczególnych modułów. Jak widać, pojedyncze moduły reprezentują określony dźwięk. Jednak w przypadku Multi-Instrument Module kilka dźwięków może mieć różną długość, stąd jeśli dźwięki w tym module mają się zapętlać, trzeba nacisnąć przycisk lub w oknie poniżej. Teraz pokażę, jak spanoramować ślady na przykładzie sampla samolotu. Klikamy na ślad, na którym znajduje się nasz moduł. Poniżej pojawi się, póki co, dość ubogi panel z opcjami. Z prawej strony znajduje się pokrętło do panoramowania. To działa dokładnie tak samo jak w stacjach roboczych, jednak gdy nacisnę na nie prawym przyciskiem myszy, pokażą nam się dodatkowe opcje, które sprawią, że panoramowanie będzie bardziej interaktywne. Klikamy na Add Automation i ślad z samolotem otrzymał dodatkowy pasek, gdzie możemy ustawić panoramę według naszych własnych potrzeb. Pasek panoramy można zwinąć w każdej chwili, a jeśli zajdzie potrzeba do niego wrócić, ta mała strzałeczka symbolizuje nam, na jakim śladzie została użyta panorama bądź inny efekt. Następnie zajmę się mywami, gdyż te są nieco za głośno i za blisko. Wpierw spanoramuję obydwa ślady, a następnie trochę je ściszę. Ściszę też poszczególne moduły, gdyż niektóre mywy są nieco głośniejsze od innych. Teraz nadam im trochę głębi, dodając pogłos. Aby to zrobić, należy kliknąć na ślad. Poniżej, w panelu z opcjami, klikamy na jedno z dwóch widocznych okien, by wybrać żądany efekt. Jak widać, można zarówno umieścić efekt przed, jak i za głównym suwakiem. To, jak bardzo chcemy iść w postprodukcję, zostawiam Wam. Ja jednak upieram się, że efekty w FMOD służą bardziej kosmetyce nagranych i zmiksowanych przez nas dźwięków, aniżeli jako podstawa do edycji sampli. No ale wróćmy do naszego śladu. Po kliknięciu na okno możemy wybrać żądany efekt. Mnie interesuje pogłos. Jak widać, wszystkie parametry są identyczne jak w przypadku procesorów efektów w stacjach roboczych. Dodam teraz podobne efekty do pozostałych śladów. W przypadku latarni dodam jeszcze delay, a w przypadku grzmotów obecne wysokie częstotliwości, by umieścić je na jeszcze dalszym planie.
I w ten oto sposób stworzyliśmy nasz pierwszy ambient do lokacji w grze. W następnym odcinku zademonstruję, jak stworzyć muzykę adaptacyjną. Do usłyszenia!